Pamiętam, jak mojego kolegę tuż po maturze uroczyście przyjmowano do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wybrał fatalnie, bo to było zaledwie kilka lat przed upadkiem PRL-u. Wiele lat wcześniej Nowaka przyjmowano do partii. Z tej okazji wysłał e, telegram do samego Józefa Stalina. Następnego dnia aresztowano go za podżeganie do morderstwa. Dlatego, że w telegramie napisał: Towarzyszu Stalin. Z okazji przyjęcia mnie do partii życzę wam tego wszystkiego, czego życzy wam naród polski. A następnym razem opowiem o tym, co byśmy mieli, gdyby nie Polska ludowa.